starają się otoczyć Ukraińców. Rosjanie mają jeden cel. Rosjanie nie ustają w próbach otoczenia ukraińskich wojsk. Celem – korytarz lądowy. Ukrinform podaje, że aktualnie najcięższe walki toczą się na południu i wschodzie Ukrainy. Tam jest teraz gorąco, czytamy. Jednym z głównych celów Rosjan w Ukrainie ma być utworzenie korytarza lądowego na Krym. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ukrinform, żołnierze walczący w obwodach Ługańskim i Donieckim są obecnie w najtrudniejszej sytuacji. Wróg próbuje otoczyć nasze siły. W tym regionie jest gorąco, czytamy. Sytuacja coraz bardziej komplikuje się również na południu kraju. Głównym celem przeciwnika pozostaje obecnie próba otoczenia jednostek połączonych sił zgrupowania ukraińskiego broniącego Donbasu, ustanowienie pełnej kontroli nad obwodami donieckim, ługańskim i chersońskim oraz zagwarantowanie stabilności lądowemu korytarzowi z okupowanym Krymem, przekazał rzecznik ukraińskiego resortu obrony Oleksandr Motuzianyk, cytowany w poniedziałek przez portal Suspilne. Korytarz lądowy na Krym, jak wskazał Oleksandr Motuzianyk, utworzenie lądowego korytarza prowadzącego na anektowany przez Rosjan Krym jest jednym z głównych celów sił przeciwnika. Motuzianyk dodał, że wzdłuż całej linii rozgraniczenia i w głąb pozycji ukraińskiej obrony Rosja prowadzi intensywny ostrzał z wykorzystaniem taktycznych zestawów rakietowych i lotnictwa. Rosjanie nadal atakują Ukrainę odpalanymi z okrętów pociskami manewrującymi kalibr, podkreślił.